Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Ale czy znaleźliśmy na szczęście? Akcja. Oliver Corner dla MMA.pl, a ze mną Adam Soroko już po swoim panelu przed walką na Prime Show 4. Tak, dokładnie. No i jak odczucia na tym panelu? Normalnie się przyzwyczaiłem sobie do tego, kurwa, pojebowa. Drugi raz podejście pod Stiflera, tym razem już pojawisz się na hali? Tak, pojawię się. A tak jak tutaj możemy zobaczyć, są dymy, wszyscy próbują, szukają tej takiej atencji, leją się, czy to podczas panelu, czy tutaj na backstage'u, a ty ze Stiflerem, pełny szacunek, była taka gra na koncentrację, graliście sobie, rywalizowaliście, jest, tak jak widzę tutaj, dymek leci, jest chillera. Prezentator, no. Jest, czaisz? Kurwa, będzie pizda, ty. Ej, zagrajmy inaczej, patrz, pierwsza runda, druga i trzecia, po razie, kto lepiej wypadnie, dobra? No oni nas tutaj nie będą chyba nagrywać, ty. A nie muszą, pa. No tak, to są świry, bo co? Nagrywają nas, ty, jak pierwsza ja... runda, jak ja wypadnę, jak ty. O, nie, no to koniec marki, czaisz? Ja, Soroko na deskach, nie? Ja. Ty męczek, a nie narciruję, tak? Tylko proszę mnie nie kopać, tak? Dobra. Słuchaj, a chciałbyś, żeby, jakbyś, nie wiem, miał z kimś rywalizować, żeby ten ktoś stał obok ciebie i cię wyzywał, jest to niekomfortowe, że gdzieś ktoś wokół twojej strefy komfortu, kurwa, gdzieś sobie tam pikuje osoba, która ci życzy, kurwa, źle i sam mózg nie chce mieć takiej osoby w otoczeniu. Ja wypierdalam takie osoby w chuj, za przeproszenie, może to brzmi wulgarnie, ale jest to najprostsza metoda przemocowa, jaka jest na świecie. Coś nie pasuje, to wypierdalaj i się takimi ludźmi otaczać, wiesz. No. Jest to też niebezpieczne, bo tak jak tutaj Piotr Kałuski został zaatakowany, tak naprawdę ponad 100-kilogramowy chłop skoczył na drugiego, uderzyli plecami o beton, mogą dojść tutaj do nieszczęścia. Słyszałem, że kurwa, hardkorowo. No i mogą przy takich dymach mogą też postronne osoby ucierpieć, a chyba nie chcemy, żeby tutaj jakieś kobiety czy ktoś ucierpiał, nie? Broń Boże, kurwa. Okej, okay. Powiedz mi, jak przeszedł ten twój okres przygotowawczy? Cały czas się przygotowujesz, jesteś w treningu, jak to wygląda? Jestem w treningu, cały czas się przygotowuję. No widzę, że urosłeś tutaj, szesz. No staram się. Dzięki chłopakom, kurwa, Zenitu, co mnie katują. Dziękuję wam za to, że dajecie mi w pierdol. Jak to tutaj Marcin Dubiel mówił, jesteś wspomagany farmakologicznie, przepraszam, wiewiór? Tak, owszem, jestem farmakologicznie? Farmakologicznie? Tak, farmakologicznie wspomaganym mutantem. Okej, okay, widzę, że niektórzy teraz chodzą z tymi złotymi łańcuchami wywieszonymi, a u ciebie widzę jakieś coś nowego, jakiś łańcuszek. Nie, no, to z czym? Jest różaniec, który mam różaniec. Już od kurwa, od 2 lat na sobie. Okej. Okay. Dobrze, a jeżeli chodzi o Stiflera, no bo tak jak tutaj mówimy... Tego, który przemknął? Tak, to niepostrzeżenie. Stifler jest mistrz, teraz Stifler ucieka. Teraz Stifler ucieka, no. Ale tak jak mówimy, tutaj nie ma między wami złej krwi, a czy ty chciałbyś zmierzyć się z kimś, z kim była to... Nie mówię może, żebyście się tutaj lali, ale żeby była takie troszeczkę gęstsza atmosfera, takie emocje troszeczkę większe? Gęsta atmosfera, ale to nie jest kurwa zdrowe, kurwa... To wtedy nie jest przeciwnik, kurwa, do walki, tylko, kurwa, wróg, ej. Mhm. Rozumiesz, ja chyba nauczyłem się w więzieniu, chyba to mi dało więzienie, że rozróżniam to, nie? Okay. Wiesz, wroga, a kurwa, a ktoś ci źle życzy, no bo to jest duża różnica, bo wróg to będzie robił, kurwa, z medytacją cały czas i, kurwa, usilnie, a, kurwa, wiesz, ten, kto ci źle życzy, to, kurwa, raz, może to się potem... Chuj, za będę zresztą gadał, jakiś wywód, kurwa, psychologiczny, przepraszam bardzo. Ale twoje wywody psychologiczne później na TikToku czy na innych platformach robią robotę, ludzie tną shoty i to się klika. Ja to nawet nie wiem, bo ja nie oglądam tego. Ostatnio widziałem fajnego shota, dostałeś pytanie, Stifler, co ty robisz na co dzień? A ty, za przeproszeniem robię, nic nie robię, szlajam się. I to naprawdę, to był viral, naprawdę. No, nie ma lekko, kurwa. Dobra, a oprócz Stiflera, kto na celowniku, z kim chciałbyś się zmierzyć? Tak jak mówisz tutaj, czysto sportowo. Popek, Denis Załęcki, Tarzan, no, na razie. Popek, Denis, to no naprawdę wielcy mężczyźni. Będziesz musiał jeszcze troszkę przybić. 20 kilo mam zamiar przybić. Okej. Okay. Dobrze, no to nie będę cię tutaj dalej dręczył, bo wiem, że masz jeszcze kolejne wywiady, pewnie też już cię to męczy. Także dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i idź dalej, szerz w świat te psychologiczne rady. Też tak. Dzięki ci bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Tak. It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to choose XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować.
Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.